Witamy dzisiaj z bardzo nietypowych, ale wspaniałych okoliczności. K2 wdrapało się do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Bardzo Cześć, Karolina. Trudno wejść tutaj na K2 w Zachęcie, ale jesteśmy. Jesteśmy i jesteśmy bardzo szczęśliwe i bardzo dziękujemy, że możemy tutaj być, bo to dla nas okoliczności wspaniałe, ale one są tutaj takie wspaniałe dzięki Państwu i dzięki temu, że już od roku trwa zbiórka na serwisie Patronite. No i postanowiłyśmy dzisiaj właśnie z tej okazji, takiej trochę urodzinowej, K2 przeprowadzić w wyjątkowych salonach. Dokładnie. I tak właśnie będziemy dzisiaj w salonach i czeka nas mnóstwo niespodzianek. Wiesz co, ja czuję tutaj, jak jestem, ciężar historii, muszę ci powiedzieć, bo jesteśmy w Zachęcie, w sali Narutowicza. Nie tak dawno temu w niedzielę odbyły się 77. obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I to jest taka rocznica bardzo ważna, myślę, dla wszystkich, nie tylko dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy, nie tylko dla osób, które czują się z tym miastem jakoś szczególnie związane. I wiesz co, uderzyło mnie po raz kolejny to, że te obchody pokazują, jak bardzo głębokie są podziały społeczne w Polsce, że tych obchodów było tak bardzo dużo i były tak różne, od ludzi przebranych w odzież patriotyczną, zapalających race, po osoby, które szły w milczeniu w marszu. Z jednej strony właśnie takie gloryfikowanie wojny i bohaterstwa. Z drugiej strony pytanie o to, czy wojna przypadkiem nie jest największą głupotą, jaka ludzkość może spotkać. Pani Wanda Traczyk-Stawska powiedziała wczoraj w takim bardzo mocnym wystąpieniu, że ona wojny nienawidzi, wiesz? I tak sobie myślałam właśnie o tej nienawiści do wojny i o tym, że nigdy więcej nie powinno być i że w takim miejscu jak Warszawa to powinniśmy wszyscy jakoś mniej więcej podobnie odczuwać. Tymczasem chyba tak nie jest. I jak ci się wydaje, czy będzie kiedyś w Polsce tak? To jest pytanie takie trochę futurologiczne, trochę wróżbiarskie. Czy będzie kiedyś w Polsce tak, żebyśmy razem, jako wspólnota, wszyscy obeszli jakąś taką ważną rocznicę w sposób, który nie byłby bolesny dla którejś z grup? Wiesz co, ja sobie myślę, że ja chyba niekoniecznie oczekiwałabym tak dużo. To znaczy, że wspólnota to już brzmi jak coś strasznie wielkiego i myślę sobie, że Niemcy na przykład zawsze przypominają, że jeżeli jest jakaś wspólnota, to znaczy, że ona jest wobec czegoś, czyli że zawsze kogoś wykluczamy. To ja bym właściwie chciała, żebyśmy wyłącznie się wzajemnie tolerowali i uważam, że to już było bardzo dużo. Dlatego, że tak jak patrzyłam wczoraj na ten moment, to rzeczywiście myślę sobie, że są takie sposoby oddawania czci powstaniu, które są jakoś mi bliższe, bardzo chętnie na przykład uczestniczę w tej godzinie W i tej minucie ciszy, kiedy wyją syreny, a my się zatrzymujemy, gdziekolwiek jesteśmy. A z drugiej strony jest ta cała koszulkizacja Powstania Warszawskiego, która przyprawia mnie o zawrót głowy, ponieważ uważam, że jest to czysty kicz. I ten kicz sprawia, że w ogóle już nie myślimy o tym, co to tak naprawdę oznaczało. Tylko każdy z nas może sobie wyobrazić, że jest powstańcem, ale przecież powstańcem być to jest coś absolutnie niewyobrażalnego dzisiaj i właśnie nad tym powinniśmy pracować. Więc tak sobie myślę, że na dobrą sprawę lubiłabym, żeby to był spór, że są takie osoby, które na przykład uważają, że to było wielkie bohaterstwo, kropka. A są takie osoby, które uważają, że tak, ci młodzi ludzie byli szalenie bohaterscy, ale dowództwo po prostu nie miało nigdy prawa ich tam posłać. I w tym sensie to była katastrofa i tragedia. I ja osobiście też tak uważam. Więc dobrze byłoby, żeby był ten spór, ale wiesz co, ja bym chciała, żebyśmy trochę poszli dalej też w tej dyskusji. To znaczy, jasne, dobrze, jest spór, wiemy, że ten spór jest i chciałabym go w ogóle ustukiwać tak bardziej edukacyjnie w szkołach na przykład. Ale na sam koniec bym chciała zapytać też z takiego miejsca, gdzie my teraz jesteśmy, bo my jesteśmy teraz w wolnej Polsce, mamy ponad 30 lat jako wolna Polska, mamy pokój i na dobrą sprawę to pytanie, które pewnie w twoim dzieciństwie też bezustannie brzmi, czy poszłabyś do powstania, czy poszłabyś do powstania, bym chciała, żebyśmy zadawali inne pytanie. Co możemy zrobić jako wspólnota dzisiaj, żebyśmy nigdy nie musieli więcej zadawać tego pytania? Wiesz co, z jednej strony to, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że takie miasto jak Warszawa, miasto, które było, wiesz,
prawie w 100% zniszczone. To jest miasto, na którym ciąży ogromna odpowiedzialność. Jeżeli w Warszawie się udało odbudować to miasto, chociaż ono jest ciągle w budowie, jeżeli udało się stworzyć coś takiego, odtworzyć, ale też skonstruować na nowo całą tę warszawskość, nawet to, co jest nazywane nie do końca pochlebnie warszawką, to ja myślę, że na takim mieście ciąży ogromna odpowiedzialność, że to jest miasto, które gdzieś tam powinno nieść w sobie i w swojej filozofii wsparcie dla tych wszystkich innych miast, w których w tej chwili dzieje się to, co się tutaj działo 77 lat temu. Niestety to nie jest tak, że to się stało tylko wtedy, tylko raz w historii świata. Ja myślę, że to, o czym ty mówisz, żeby nigdy więcej to się nie powtórzyło, możemy sobie tak naprawdę na 100% zrozumieć, dopiero kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to się cały czas dzieje. A jednocześnie film, który kończył wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, został wymieniony na inny. A właśnie to, co mówisz, tam było. Czyli, no że powstanie wojna, a z drugiej strony na przykład wojna w Syrii i zburzenie Damaszku. No właśnie, tylko że jest cały czas taka narracja, która dla mnie nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, mówiąca o tym, że co zaśpiewał Kazik Staszewski, mój ból jest większy niż twój i moje nieszczęście, moja wojna jest gorsza niż twoja. I my trochę, skoro już wspomniałaś o dyrekcjach i tak dalej, no akurat tak się składa, że jesteśmy w warszawskiej Zachęcie dzisiaj i będą z nami dwie cudowne gościnie, bo to nie jest tak, że my tu dzisiaj jesteśmy tak zupełnie bez kontekstu. My jesteśmy w kontekście cudownej wystawy, którą Państwo mogą za nami oglądać. To jest wystawa zatytułowana Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu. I są z nami dzisiaj tutaj dwie cudowne gościnie. Olga Wysocka, menedżerka kultury, wicedyrektorka Zachęty, Państwu z K2 bardzo dobrze znana, ponieważ nie raz się z nami wdrapywała już na ten szczyt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, witam cześć. Was. I Joanna Kordiak. Kuratorka wystawy Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu 1948-1959. Zapisałam sobie datę, żeby nie zapomnieć, bo my jesteśmy właśnie w sali, jednej z sal, w których znajduje się ta ogromna wystawa. Bo to jest wystawa bardzo, bardzo rozległa i od niej bym chciała zacząć. Chciałabym zacząć od tego, że przeczytałam, że to jest niemal 400 prac autorów z 6 krajów dawnego bloku wschodniego. Pierwsze pytanie to jest pytanie o punkt wyjścia. O to, dlaczego chcieliście z Jeromem Bazenem taką wystawę zrobić i dlaczego wybraliście właśnie ten moment w historii 48-59? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i wielowątkowa, od razu powiem na wstępie, bo oczywiście tych czynników jest bardzo wiele. Żeby poświęcić 2 lata swojego życia jakiemuś tematowi, to trzeba mieć ku temu parę powodów. Moim takim osobistym powodem i to było też chęć jakby kontynuacji, jak i też wcześniejszej pracy, zainteresowań. Parę lat temu robiłyśmy to wspólnie z Agnieszką Szewczyk w tych samych salach wystawę Zaraz po wojnie, dotyczącą okresu tuż powojennego. Mniej więcej klamra zamykająca tę wystawę to była mniej więcej właśnie ten czas, o którym tutaj zaczynamy tę naszą opowieść. Ja miałam poczucie, że to jakby jest dopiero przyczynek do badań nad sztuką lat 40., że cały czas jest bardzo dużo do zrobienia, ale to, co jednym z powodów, który mnie zmotywował do pracy nad wystawą obejmującą aż taki duży obszar, aż 6, obecnie 7 krajów, to była też taka chęć zobaczenia tej naszej sztuki, naszych artystów w innym kontekście. Czyli taki bardzo prosty powód. Miałam poczucie, że bardzo niewiele wiemy, tu mówię w liczbie mnogiej, chyba taką pełną odpowiedzialnością, że bardzo niewiele wiemy o sztuce tych krajów, no tak nawet tych sąsiednich, jak wschodnie Niemcy, czy jak właśnie o sztuce niemieckiej lat 40. tego okresu powojennego, pierwszej dekady.
powojenny, o sztuce czechosłowackiej tego okresu, że to jest jakby taki obszar do zgłębienia i też, że też przychodzi też moment, że żeby w jakiś świeższy, nowy sposób odczytywać tę naszą sztukę, dobrze jest je zobaczyć też chociażby w innym tym geograficznym kontekście, że zobaczmy, mówiąc najprościej, Andrzeja Wróblewskiego w kontekście Willego Zite, Wernera Tübke z tego czasu, Ladisława Guderny i innych artystów, których jeszcze wtedy, Ladisława Guderny jeszcze wtedy nie znałam. Jest to wybitny malarz słowacki, który dopiero był moim odkryciem podczas pracy nad tą wystawą. Czyli to jest taki jeden podstawowy powód zainteresowania historyka sztuki i potrzeba zobaczenia tej sztuki w jakimś innym kontekście. Ale też nawiązując do tego, o czym mówiłyście na wstępie, jakby we wprowadzeniu do tego dzisiejszego spotkania, no też mam poczucie, że też naszą rolą, jedną z ról zachęty jest też oprócz prezentacji najnowszych działań artystycznych, projektów, no jest też przepracowywanie, w pewnym sensie przy użyciu medium wystawy, no też publikacja, ale wystawa to jest podstawowe medium, przepracowywanie, przepisywanie tych historii na nowo. I jakby próba przyjrzenia się różnym momentom w historii w jakiś nowy sposób, też z dzisiejszej perspektywy, z użyciem też takich najnowszych narzędzi. Więc to była też taka, to się wpisywało w taki pewien może cykl wystaw nawet, czy jakiejś takiej serii wystaw, które gdzieś podejmują się takiego zadania. I to było jakiś kolejny powód. No i ja mam takie poczucie, mówiąc o tym, jak dzisiaj patrzymy na wydarzenia z przeszłości, to mam poczucie, że to ten moment taki newralgiczny którą my określiliśmy mianem rewolucji, zimnej rewolucji, to dlaczego to potem pewnie sobie powiemy, to jest także czas na tyle newralgiczny, na tyle ważny dla historii jakby drugiej połowy XX wieku, dla naszego regionu i Polski, że dobrze jest temu się przyjrzeć w jakiś taki sposób właśnie no, z pewnego dystansu już, który my dzisiaj mamy taką uprzywilejowaną pozycję, że możemy sobie pozwolić na spojrzenie pewnym dystansem na ten czas, prawda? A to ale też, no i co kluczowe wydaje mi się, w jakiś zniuansowany sposób, tak? Zniuansowany, z uwzględnieniem różnych odcieni, tak? Nie ma jednej odpowiedzi na te pytania, tak? Czy, prawda? I jak pokazujemy, to pokazujemy, że nie ma jednej odpowiedzi i spróbujmy przyjrzeć się tej historii troszkę, na ile to możliwe, z perspektywy, no takiej oddolnej perspektywy. Właśnie się zastanawiam, na ile to jest tak, że my patrzymy z dystansu, bo w pewnym sensie te spory o PRL, spory o Polskę Ludową, są tak strasznie blisko nas. I ja muszę powiedzieć, że ja patrzę na tę wystawę z olbrzymią ciekawością, właśnie dlatego, że ona przynosi ten kontekst międzynarodowy. Dlatego, że ja sobie myślę tak, te 10 lat, które pokazujecie, tak 48-59, to są lata, które w Polsce się zmienia jak w kalejdoskopie. To znaczy 48 to jest już właściwie noc stalinowska, później 52 to jest konstytucja, a 53 to jest śmierć Stalina i 56 to Odwilż, ale zaraz po niej właściwie, 2-3 lata po Odwilży właściwie jest koniec tego momentu wolności. I zastanawiam się, na ile te same mechanizmy widać w tych innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Czy my możemy sobie po prostu powiedzieć, że to generalnie rzecz biorąc tak wyglądało wszędzie, jak u nas? Czy też są jakieś znaczące różnice i czy to się odbija w sztuce? No tak, te pewne rzeczy wyszły nam w trakcie pracy nad wystawą. Oczywiście jakby w trakcie zagłębiania się w historię sztuki poszczególnych tych krajów. Te sytuacje były specyficzne dla każdego z tych krajów. Jakby nie, w tym sensie nie można mówić o pewnej jednej sytuacji krajów bloku wschodniego, chociażby Polska, a Niemcy Wschodnie. Tutaj sytuacja, że chodzi o politykę kulturalną, czy coś, czym tutaj my się zajmujemy, była zupełnie inna. Niemniej i tu bardzo dynamiczna. To były takie ciągłe zwroty akcji. Dlatego trudno nam było wyznaczyć taką wyraźną klamrę zamykającą te... I uznaliśmy, że cała dekada jest naznaczona właśnie taką dynamiką, ciągłymi zmianami. Jest to bardzo
burzliwa dekada i pełna napięć jest czymś innym niż później kolejna dekada lat 60. Więc w pewnym sensie tutaj są te punkty wspólne, ale sytuacja była zupełnie inna, jeżeli chodzi o politykę kulturalną, te różnice były bardzo, bardzo wyraźne. Natomiast my uwzględniamy też takie zjawiska, które trudno jest uchwycić takie wyraźne ramy czasowe w momencie, kiedy mamy do czynienia z budową jakiegoś wielkiego projektu socrealistycznego, nie wiem, urbanistycznego założenia. Często było tak, że te projekty zaczynały się w wczesnych latach 50. Potem wraz z śmiercią Stalina pewne rzeczy się totalnie dezaktualizowały i one miały jakąś swoją inną kontynuację, więc jakby to wszystko jest... Natomiast, no tak, to jest tak właśnie, tak jak powiedziałaś, tych momentów zwrotnych jest tyle, że to też tworzy pewną specyfikę tego czasu, jako całości. Ja się zastanawiam, jak oglądałam tę wystawę, bo ona pokazuje pewne strategie przedstawiania, obrazowania z lat 50., mówiąc najogólniej. I nie mamy wątpliwości, że to jest sztuka politycznie zaangażowana, że to jest sztuka, której od polityki. Znaczy, można oczywiście to rozpatrywać w oderwaniu, tylko pytanie, ile się z tego zrozumie, co z tego zostanie bez tego kontekstu. I zastanawiałam się nad tym właśnie, co byś powiedziała o tych strategiach, to znaczy, czym oni się najczęściej zajmują, do czego się odnoszą artyści z tego naszego kawałka świata, mówiąc najogólniej ci, których los był jakoś podobny. I potem chciałam Olgę zapytać o to, czy te strategie się jakoś zachowały, twoim zdaniem, we współczesnej sztuce. Oczywiście ciebie też bardzo chętnie o to zapytam. Boję się za każdym razem, że zdominuję to spotkanie, bo jakby pytanie jest tak szerokie i ta odpowiedź też nie jest jakby trudno ją zawrzeć w jednym zdaniu. Natomiast dobrze, to będziecie, proszę zatykać mi usta w razie czego, ale na poważnie, to co nas interesuje, to oczywiście my nie oddzielamy tej twórczości artystycznej, tej produkcji wizualnej, którą tu pokazujemy, od polityki. My nakreślamy kontekst dyktatury stalinowskiej, jakby cały ten kontekst też międzynarodowej sytuacji napiętej, politycznej i tak dalej. To, co nas interesuje, to, tylko tak zaznaczam, na wstępie pokazujemy to na pierwszej sali, w sali Matejkowskiej, pokazujemy takim prostym zabiegiem, po prostu zderzając naszych odbiorców, widzów z taką galerią portretów, wizerunków przedstawicieli różnych grup społecznych, bardzo specyficznych portretów, mam wrażenie, bo one odbiegają od pewnego naszego stereotypowego wyobrażenia na temat sztuki socrealistycznej. I czy to po prostu był wynik, to nie był nasz celowy zabieg, że wybraliśmy takie portrety, takie po prostu obrazy powstawały. Pokazujemy trochę, staram się pokazywać trochę inny ten socrealizm, ale trochę w innych odcieniach. I pokazujemy ludzi, którzy... To, co nas interesuje, to właśnie ta perspektywa ludzka. To jest ta historia ludzi, którzy w tych procesach wielkich przemian uczestniczyli. Niektórzy się mierzyli właśnie z tymi wielkimi przemianami, ale jednocześnie z własnymi osobistymi, trudnymi wyborami, wątpliwościami. Z jednej strony byli szarpani jakby różnymi emocjami, tak, bo z jednej strony ogromny entuzjazm związany, po pierwsze, z odbudową po zniszczeniach wojennych, z szansą na nowe, z szansą na pewne, na awans społeczny, a z drugiej strony też jakimiś niepokojami z tym związanymi, z koniecznością wyprowadzenia się ze swojego miejsca zamieszkania, podjęcia pracy w nowym, zupełnie w nowym obszarze i tak dalej, i tak dalej. Interesuje nas ta ludzka perspektywa. Pokazujemy artystów, którzy realizują pewną odgórnie narzuconą tematykę czy ikonografię, taką typowo dla socrealizmu, ale to, co nas zaciekawiło w tej sztuce, to jest jakiś paradoksalny, jakby to można powiedzieć, że jest to oksymoron w kontekście socrealizmu, ale jakiś taki indywidualny rys w tych pracach, tak, że pokazujemy rysunki Strzemińskiego, które podejmują temat mechanizacji pracy, nowej choreografii pracy. Pokazujemy Ladisława Guderne, który pokazuje modernizację wsi, czy Hansa Matysa Tolcza, górników. Ale w każdym z tych obrazów widzimy jakiś rodzaj wrażliwości jednak, za to taką pewną fasadowością, że to, krótko mówiąc, próbujemy troszkę podejść bliżej, tak? Podejść bliżej w ogóle, mówiąc tak o sztuce tego czasu,
zachęci do takiego uważnego spojrzenia właśnie, że jakby takiego pozwalającego nam tę sztukę, na tę sztukę patrzeć bez używania takich bardzo sztywnych ram i takich schematów. Czyli próbujemy zobaczyć tego, mówiąc patetycznie, człowieka w tych obrazach, z jego jakimiś emocjami, ale też właśnie z tą indywidualnym zainteresowaniem, które się ujawnia. Okazuje się, że ta sztuka nie jest monolitem, że ta sztuka ma bardzo wiele odcieni, nawet jeżeli była tworzona pod presją, cenzury, bardzo na trudnej sytuacji politycznej, wobec licznych ograniczeń, że ona jakby zachowała gdzieś tam tą jakąś szczerość i jest jakąś taką szczerość relacji tego z tamtej epoki. O, tak właśnie mówiąc. To jest pytanie trochę o relację człowiek, wiesz, całość, zwłaszcza w przypadku reżimu totalitarnego, wielkich mechanizmów, wielkiej historii, która się przetacza przez świat i wy w tym próbujecie złapać jednostkę i pokazać właśnie ta pierwsza sala, rzeczywiście jak się wchodzi na wystawę, robi gigantyczne wrażenie, bo stajesz wobec ludzi. Mhm. I to nie stajesz wobec tłumu, tylko wobec jednostek, które patrzą na ciebie, opowiadając każdy na nowo swoją własną historię, a nie jakąś historię wielką. I tutaj chciałam się do Olgi odnieść, bo tak chciałam cię zapytać właśnie o to, jak ty to widzisz, to znaczy jak te strategie pewnego wykorzystywania, mówienia o polityce, czy wydaje ci się, że jest tutaj jakaś korespondencja między tym, co się działo w latach 50., a tym, co możemy obserwować dzisiaj? Dla mnie to jest, ja uwielbiam wystawy Anny, bo one są właśnie takie gęste z różnymi kontekstami i tematami, także politycznymi. Ja jestem z wykształcenia politolożką, także też wiele prac, nie jestem historyczką sztuki. Patrzę na nie zupełnie inaczej i w też takich innych, odmiennych kontekstach. I w tej wystawie, która, może zrobię takie kółko, w tej wystawie, co jest dla mnie fascynujące, to, że ona mieści się w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, która ma tradycję, jest w budynku i ponad 120-letnia tradycja, 160 lat towarzystwa, więc wydaje się, że ta historia jest tutaj znacząca, a jednocześnie zachęta jest miejscem spraw ważnych i wszystkie te działania podejmowane przez kuratorów, między innymi przez Joannę, ten kontekst historyczny stawiają w bardzo współczesnym świetle. I dla mnie to jest fenomenalne, że ta wystawa jest dzisiaj tak bardzo aktualna. Jest aktualna pod wieloma względami, ale może skupiłabym się na takich trzech, czterech aspektach. Pierwszy to chociażby wspominana pierwsza sala, ale człowiek i też temat wysiedleń. Jest tam fenomenalny film, który opowiada o Niemcach, wysiedlonych Niemcach, którzy wracają do siebie, do Niemiec. Ale to nie są ich Niemcy, to nie jest ich kraj. I ten aspekt, i ten wątek, i ten temat można interpretować zarówno współcześnie na temat tego wszystkiego, co się dzieje, ale także w kontekście tej historii, która miała miejsce. Jest sala, która jest poświęcona kobietom. Kobietom w czasach socrealizmu, które z jednej strony widzimy na traktorach jako taki symboliczny, ale Joanna i Jerome odchodzą od tego tradycyjnego pokazywania. Nie pokazują nam takich kobiet, pokazują nam zupełnie inne. Zostawię Annie głos na rozwinięcie tego tematu, ale dla mnie dzisiaj ta sala, która jest pełna kobiet i dzisiaj kontekstów rzeczywistości, w której żyjemy i roli i pozycji kobiet, jest odczytywana znowu już w zupełnie innym wymiarze. Jest sala, w której widzimy prace, które dotyczą fabryk i zanieczyszczeń powietrza. Czyli coś, co dzisiaj w rzeczywistości jest naszym podstawowym elementem. Jak zachować życie planety, bo to jest nasze wyzwanie jako człowieka. A widzimy, jak mierzono się z tym tematem, czy z tym wątkiem podejmowano ten wątek w latach 50., 60., jak artyści go podejmowali. Więc jest tu tyle różnych tematów, które są nie tylko tematami ludzi i dyskusji, ale są również tematami politycznymi, ale dzisiaj zupełnie inaczej i czytanymi, i przez politykę widzianymi. Natomiast to jest fenomenalne, że czas biegnie, ale są pewne wątki, które właśnie w takiej historycznej, wydawałoby się, wystawie są bardzo aktualne i bardzo współczesne. I jeszcze jedna rzecz, jak my ją czytamy, to czy uznaje się już za pewne pokolenie, które ma doświadczenie tego czasu w postaci właśnie pewnych sytuacji z czasów komunizmu. Ja
ten czas pamiętam, ale mamy mnóstwo młodzieży. Zachęta jest przestrzenią, w której odwiedzają nas młodzi ludzie, 16, 17, 20-letni, którzy komunizmu nie pamiętają. To są karty książek, które czytają i oni również zupełnie inaczej tę wystawę odbierają i mają zupełnie inne spostrzeżenia. I to jest fascynujące, bo dla nich ta wystawa niesie też ze sobą takie pytanie bardzo mocno współczesne. To czy oni jeszcze mocniej współcześnie odczytują tę wystawę. Kropka. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś właśnie. To jest ciekawe też, jak ta wystawa jest zbudowana. To znaczy, to jest to wyjęcie tych tematów, między innymi kobiety, zanieczyszczenie środowiska, to jest wszystko to, co jakoś wzbudza nasze największe emocje dzisiaj i przez to prawdopodobnie ta wystawa dobrze się ogląda. Ale też myślę właśnie sobie o tym kontekście historycznym, bo myślę sobie zawsze tak, rewolucja jest czymś, jest procesem, który potrzebuje legitymizacji siebie samej. I właściwie od tych pierwszych rewolucji, które znamy w historii Europy, od tych klasycznych, modelowych rewolucji, jak rewolucja francuska, sztuka jest zawsze potem używana. Czyli z jednej strony oczywiście mamy strategię artystów, a z drugiej strony mamy strategię władców, rządzących, którzy chcą wykorzystać sztukę. I myślę sobie o takich dwóch fundamentalnych zupełnie przykładach, to znaczy, że kwestia powstania ZSRR w ogóle i legitymacji rewolucji październikowej z jednej strony, a z drugiej strony tego, jak legitymowała się Trzecia Rzesza i tutaj za każdym razem były przecież historie związane ze sztuką. W przypadku ZSRR, pamiętam, była taka fenomenalna zupełnie wystawa kilka lat temu w National Gallery w Londynie, gdzie pokazywano, że tak naprawdę rewolucja październikowa przynosi olbrzymi rozkwit awangardy w sztuce. To są prawdopodobnie najlepsze, najwspanialsze lata nowoczesnej sztuki rosyjskiej, właśnie radzieckiej. I potem w momencie, gdy takie pierwsze kilka lat mija, to zostaje wszystko zamknięte. Koniec. Koniec z awangardą, już tylko i wyłącznie posłuszna sztuka, a nie jakaś tam sztuka, która ewidentnie ma za dużo wolności. Z kolei w Trzeciej Rzeszy to też jest bardzo ciekawe, bo macie przecież całe biografie artystów, takich jak Nolde, którzy usiłują być z tym reżimem, to znowu się wycofują, to znowu są z tym reżimem. I też cała dyskusja na temat sztuki zdegenerowanej, dzielenie, segregowanie sztuki. No i zastanawiałam się nad tym, czy uważacie, że ta nasza tutaj zimna rewolucja, czy ona powtarza właśnie te same schematy właśnie zarządzania artystami, sztuką z jednej strony i z drugiej strony też przyszło mi do głowy, tak jak słuchałam pytania Kasi, to przyszło mi do głowy, tak, no wiemy, że tak jest, że dzisiaj sztuki się używa, ale przecież sztuka dzisiaj nie jest już jedynym głównym nurtem, jest wiele głównych nurtów, albo może po prostu nie ma głównego nurtu, dlatego że są te wszystkie media społecznościowe. Może dzisiaj politycy o zapędach autorytarnych albo dyktatorskich myślą bardziej właśnie o mediach społecznościowych, nie o sztuce. Jak wy o tym myślicie? Może od Olgi zaczniemy, bo ty byłaś dotąd, ja nie mówiłaś. Problem, ja mam problem z tą definicją używania sztuki. Znaczy, to trzeba byłoby się zastanawiać. Instrumentalizowanie. Tak, ale to instrumentalizowanie jest instrumentalizowaniem na zasadzie politycznym wykorzystania pewnego potencjału elektoratu i to jest jakby w ten sposób traktowane, modelowania pewnego zdobywania poklasku publiczności czy głosujących i w tym wymiarze ta sztuka może być używana, bo jest za tym pewna grupa znacząca osób, która będzie chciała widzieć tę sztukę w pewnym wymiarze i obszarze. To tak, ale myślę, że sztuka używana, znaczy artyści nie chcą być i to nie jest taka rola artystów, żeby to oni są właśnie w kontrze do tego wszystkiego, co pewne prace tutaj powstające też są właśnie wielowymiarowe. One nie wszystkie są odpowiedzią na potrzeby władzy, ale są też właśnie kontrą do tego, co władza chciałaby podyktować, więc myślę, że tu też się czyta to wielowymiarowo. Mnie fascynuje aspekt tej europejskości, znaczy tej Europy Środkowo-Wschodniej, która tutaj ma wymiar. To są sale, które nie są podzielone na kraje, to są sale, które są podzielone na tematy. I Joanna i Jerome zrobili też wspaniałą rzecz, ponieważ te prace się mieszają. Znaczy ci artyści z różnych miejsc Europy Środkowo-Wschodniej są tutaj
w tematach poukładani i gdybyśmy przechodzili, to mamy historię Europy Środkowo-Wschodniej, która się pisze na różnych, w różnych obszarach i w różnych wątkach. I myślę, że to też jest bardzo fascynujące w kontekście, jako projekt modernizacyjny, myślenia o roli człowieka, o tym, w jaki sposób artyści do tego podchodzili i w jaki sposób albo dawali się ponieść emocjom władzy, bo to też nie jest tak, że oni po prostu nieśli to, co władza proponowała i chcieli z tą władzą iść, bo widzieli, że to jest może jakieś rozwiązanie, ale również była grupa, która była w kontrze i tworzyła właśnie w alternatywną odpowiedź. Także no, szalenie ciekawy, ciekawy aspekt i kropka. Znowu bardzo wielowątkowo, bo Olga skończyła swoją wypowiedź od przywołania właśnie tego, od tego sformułowania, że ludzie dawali się ponieść emocjom władzy, to też w tym też coś jest. Kiedy ogląda się na przykład jakieś dokumentacje filmowe, rozmaitych, nie wiem, parad pierwszomajowych, rozmaitych takich wydarzeń masowych, które rzeczywiście były totalnie propagandowym, machiną propagandową, były ściśle precyzyjnie wyreżyserowane, to jednak gdy właśnie jakby zejdziemy, odejdziemy od tego spojrzenia z lotu ptaka, tak, bo to bardzo często te masowe wydarzenia pokazywane były z lotu ptaka, gdzie widziano po prostu masę, ludzki ornament, tak, ale gdy zmienimy perspektywę i spojrzymy, przyjrzymy się ludziom, jakby, przyjrzymy się im z bliska, to i zobaczymy właśnie bardzo zindywidualizowany sposób, to zobaczymy, no właśnie, że bardzo często rzeczy to były też realne emocje i realny entuzjazm gdzieś w tym wszystkim i jakieś szukanie też i poszukiwanie radości i jakiejś rozrywki i pokrzepienia w sytuacjach, gdy był, jakby towarzyszył wszystkim lęk przed kolejną wojną, więc jakby te parady, które ośmieszały tych przeciwników politycznych, dawały też rodzaj jakieś uciechy, więc jakby to są bardzo różne emocje. Tak, i w tym jest ta sala o żałobie, o smutku. Tak, jest ta sala o żałobie i o tym swoistym performancie, którym mamy do czynienia, kiedy ludzie dowiadują się o tym, że umiera Stalin, albo gdy biorą udział w niekończących się procesjach w związku z pogrzebem Bieruta. Jest to jakiś, to jest właśnie to zarządzanie emocjami, ale byłoby też pytanie o instrumentalizację sztuki, wykorzystanie sztuki. No jakby ta władza zawsze miała zakusy takie i takie potrzeby. Fakt, sztuka dzisiaj nie jest tym, czym była jakby te możliwości manipulacji i sterowania i oddziaływania na ludzi. Są jakby ten wachlarz możliwości jest zupełnie inny niż wtedy mogliśmy mówić w czasach Związku Radzieckiego. Ale to też są bardzo ciekawe historie, to przejście od awangardy do takiej sztuki, do tego realizmu. To są historie, które też uwikłani są nasi artyści prezentowani na wystawie. A czymś innym jeszcze była kwestia sztuki niemieckiej, socrealizmu, wprowadzenia socrealizmu na gruncie niemieckim w sytuacji doświadczenia sztuki nazistowskiej. No, to jest bardzo ciekawy aspekt, który ja też dopiero odkryłam, no, oczywistość, ale taka właśnie, to zderzyłam się w momencie, kiedy przyglądałam się sztuce tej powojennej, że tutaj artystom towarzyszyły jeszcze większe wątpliwości natury i dylematy natury moralnej, bo przecież właśnie jesteśmy we wschodnich Niemczech, czyli tych antyfaszystowskich, a tak naprawdę asocjalizm był no właśnie sztuką jakby za bardzo przywoływał skojarzenia z tym, co dopiero miało miejsce, więc tutaj ten grunt nie był podatny wcale na przyjęcie tych wzorców takich radzieckich. To też jest ciekawy aspekt. Mi się jeszcze, jeżeli mogę, to powiedziałaś fascynującą rzecz, mnie to zawsze bardzo interesuje, czyli o emocjach. I chciałam zapytać o to zimno. Zaczęłam sobie tutaj myśleć, jak to jest, czy każda kolejna rewolucja jest zimniejsza, pomyślałam sobie. I też zaczęłam obracać te różne rewolucje w historii Europy i pomyślałam sobie, rewolucja francuska to rzeczywiście taka gorąca rewolucja, ale na przykład jak już przychodzi rewolucja październikowa, to Lenin ma to przemyślane. On na przykład dobrze wie, że on musi zabić cara i jego rodzinę natychmiast, dlatego że to jest już wzorzec z rewolucji francuskiej. On wie, że on musi zrobić, czyli jest element zimna. I potem ta rewolucja, która przecież nie jest rewolucją, jest oszukaną rewolucją, jest sfabrykowaną rewolucją właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. To dlatego zimna rewolucja, czy?
jak mówiłyśmy sobie przed spotkaniem tutaj przed kamerami, to zimno ma tu różne konotacje, tak? Jednak od najbardziej oczywistego, czyli z kontekstu napięć międzynarodowych, sytuacji zimnej wojny, która nie do końca tak naprawdę zimna wojna też nie do końca była zimna, bo przecież miały też wtedy miejsce no, takie konflikty zbrojne, czyli jakby nie jak wojna w Korei, tak? To czyli nie było do końca to, ale czyli zimna wojna. Ale nas interesował to właśnie ten aspekt, to pytanie o ten realny, jakby, o tą realną temperaturę tego zaangażowania, o ten realny zapał. Stąd to pytanie właśnie, czy ona była zimna, czy gorąca, czyli krótko mówiąc o to, na ile to była rewolucja, tylko odgórnie narzucona i właśnie w której nasi bohaterowie byli tylko przedmiotowo traktowani w jakiś sposób, a na ile oni byli podmiotem tych przemian, na ile oni byli w jakiś sposób zaangażowani, na ile widzieli w tym swoje własne cele. No jak wiemy, tak było, tak? To było tak, że jakby była też ten oddolny jakby udział i w tych procesach, to z pewnością. Zwracamy też uwagę na to, że to był czas właśnie, mówiąc kolokwialnie, bardzo trudny, czas powojenny, a zatem ci ludzie byli po prostu doświadczeni drugą wojną światową, jakby tą katastrofą i tak naprawdę nie... Ten zapał był jakby miał po prostu inną temperaturę, oni po prostu byli zmęczeni, jakby ten trudno by było o tego rodzaju zryw. No, ale tu było oczywiście to w jakiś sposób zaprojektowane odgórnie, natomiast wydaje nam się, że ten oddolny czynnik był bardzo istotny też. To też trochę o tym. Bo to właśnie jest taka opowieść z bardzo wielu perspektyw przedstawiona. To jest to, co jest w tej wystawie niebywale interesujące, że właśnie tak jak mówiłaś, Anna, wcześniej, tutaj mamy i tę perspektywę jednostki, i tę perspektywę całości, i perspektywę propagandy, i perspektywę twórczości, która idzie absolutnie w poprzek tej propagandy. To jest zupełnie z nią niezgodne, bo tutaj są i plakaty propagandowe. Nawet jeśli nie było to zamierzone tak naprawdę. Nawet jeżeli to realizowało gdzieś, by wpisywało się w jakiś program, to jednak gdzieś, żeby, no to tak mówię, chociażby jak Strzemiński czy Wróblewski, czy tak najbardziej oczywiste przykład artystów, którzy po prostu byli na tyle silnymi indywidualnościami, że to wpisanie się jakby pewne ramy było po prostu wręcz niemożliwe albo bardzo trudne. Dokładnie, ale tutaj właśnie widać, jak bardzo dużo jest tych różnych tendencji i to zanurzenie się na chwilę w historii jest dokładnie tak, jak Olga wcześniej powiedziała, możliwością wyjścia naprzód i spojrzenia na świat na zewnątrz. I my już musimy zaraz jakoś tak zmierzać ku końcowi. Chciałam was zapytać o to, jaką wy zachętę widzicie w najbliższym czasie. To znaczy, to jest przede wszystkim, Olga, do ciebie pytanie, co planujecie? I to jest pytanie o plany realne i o ile oczywiście będziesz mogła uchylić rąbka różnych tajemnic, to po pierwsze o to, a po drugie o taką twoją wizję, to znaczy jak sobie wyobrażasz to miejsce za 10 lat, za 20, a może za 50, może jak sobie wyobrażasz w latach 50. XX wieku, tak? Że nadal będzie to miejsce spraw ważnych i że nadal będzie odpowiadać na rzeczywistość i na to, co się dzieje. A jednocześnie to jest dla mnie odkrycie, które w momencie, kiedy przyszłam do Zachęty, pracując tutaj, czyli weszłam do środka, było niesamowite, bo Zachętę znamy z obszaru wystawienniczego i z bogatego programu edukacyjnego. To jest to, co każdy może doświadczyć, dowiedzieć, usłyszeć, przeczytać, ale też jest niesamowita dokumentacja, niesamowity dział dokumentacji, dział archiwum, dział zbiorów ogromny potencjał tej przestrzeni jest biblioteka. Ogromny potencjał tej przestrzeni dla badaczy, naukowców, każdego kolejnego pokolenia, nie tylko historyków sztuki, ale właśnie politologów, socjologów, kulturoznawców, a może jeszcze innych dziedzin, po to, żeby zobaczyć i zaobserwować, co się działo, ale też odkrywać tę rzeczywistość właśnie na nowo. I tę zachętę właśnie taką widzę z perspektywy kolejnych lat, że cały czas ta historia będzie nam towarzyszyć jako coś, co będzie nas odkrywać w danym momencie, bo to myślę, że jest najbardziej fascynujące, że odkrywając historię odkrywamy siebie, znaczy tu i teraz, definiujemy siebie i zastanawiając się, co było kiedyś, pozwala nam odpowiedzieć też na pytanie, dlaczego jesteśmy tutaj i dlaczego akurat tak, a nie inaczej wygląda sytuacja. Ale wiesz, że tę historię można zrozumieć?
fałszować. Wiesz, że można opowiedzieć na mnóstwo różnych sposobów. Wiem, wiem. Dlatego to jest ogromne pole dla badaczy, historyków i tych, którzy będą mieli ochotę spotkać się z prawdą. Oczywiście, co to jest prawda, jest pytaniem względnym, ale ja wierzę w to, że przyszłość może być i będzie przyszłością dla profesjonalistów i ekspertów. Bardzo chcę wierzyć w to, że zachęta będzie instytucją prowadzoną przez osobę kompetentną, znającą się na historii sztuki i umiejącą poradzić sobie z zmieniającą się rzeczywistością w obszarze sztuki współczesnej, ale też wyzwaniami, które stoją przed instytucją. Wierzę też w to, że będzie to osoba, która będzie potrafiła spojrzeć z perspektywą wielu lat, a to, z czym się my w tej chwili borykamy, wszyscy, niezależnie od tego, w jakiej instytucji jesteśmy, to to jest postpandemiczny stan. Znaczy, jest ogromna zmiana, która jest zmianą stylu pracy, sposobu pracy, tego, co się będzie działo w tych różnych wymiarach i to są wyzwania dla zarządzających, prowadzących instytucje, które będą dyskutowane i mam nadzieję w tym moim idealnym świecie dyskutowane tak, że to jest po prostu projekt na kolejne lata. Co w najbliższym czasie? Wystawa awangardy japońskiej i proszę wszystkich, aby trzymali kciuki, żeby właśnie pandemia nam nie pokrzyżowała planów i żeby ta wystawa miała miejsce. To jest ogromne przedsięwzięcie kuratorowane przez Marię Brewińską i mam nadzieję, że wydarzy się. To są projekty, które przywitujemy, jak Jerzy Krawczyk, znany z Łodzi, ale artysta, którego warto odkrywać i chcemy go odkryć. To Biennale Sztuki, które pojawi się tym razem właśnie w Zachęcie, czyli Roman Stańczak, który był obecny na Biennale Sztuki 3 lata temu. Ze swoim projektem LOT, który tak bardzo mocno zainteresował media zagraniczne, że pisał o nim, że to jest jeden z ciekawszych projektów i jako top ten wymieniany w Wenecji i pomyśleliśmy, że to na tyle ważny projekt, aby pojawił się również tutaj w Polsce i można było go zobaczyć. To jest gigantyczna wystawa, nad którą Joanna pracuje kolejna edukacji, która mam nadzieję, że też będzie właśnie ciekawym spojrzeniem na edukację. I to też jest bardzo obszerny temat i wątek, który dzisiaj jest dyskutowany. I moim marzeniem jest, aby właśnie był w tej perspektywie otwartej edukacji i dostępnej edukacji i edukacji. A projekty Joanny na pewno będą ciekawym też spojrzeniem na tę historię edukacji. Na pewno jest projekt planowany, który dotyczy młodych współczesnych artystów. Z tej perspektywy, w jakiej pandemia też postawiła artystów, czyli to wszystko, co się wydarzyło w tym środowisku i to jest świeże bardzo i konstytuuje się, ale projekt Magdy Komornickiej, który też jest dużym przedsięwzięciem i ważnym niezwykle, jeżeli chodzi o świat artystyczny. To są te plany wystawiennicze, ale są też bardzo ważne rzeczy dla samej instytucji, to digitalizacja zbiorów. To jest przedsięwzięcie, które pandemia przyspieszyła, ale też otrzymaliśmy grant i to będziemy kontynuować. To jest właśnie wyniesienie na zewnątrz tego serca, czy może mózgu Zachęty, czyli całej dokumentacji, którą można było udostępniać światu, bo też ta online'owość, czy ta hybrydowość pozwala nam zaobserwować, że nasza publiczność się rozszerza i mamy coraz większe pole i możliwość pokazywania sztuki właśnie w różnych miejscach, nie tylko w Polsce. Dzięki digitalizacji materiałów będziemy po prostu umożliwiać twórcom, artystom, kuratorom, ale także i badaczom dostęp do zbiorów i do materiałów. I to jest też plan i marzenie nasze wieloletnie, bo to jest praca na wiele lat. Pamiętajmy, że te 120 lat historii Zachęty jest gdzieś tutaj w archiwach. No i taki bardzo powiedziałabym przyziemny, ale jednocześnie niezwykle ważny aspekt, to znaczy modernizacja budynku. Dla mnie też fenomenalnym jest to, że to jest budynek, który ma swoją historię, ale to jest budynek, który cały czas żyje. To jest budynek, który zmienia się, ponieważ rozrasta się albo tworzy i odpowiada na potrzeby i na rzeczywistość, zmiana wejścia, nowe wejście, dostępność, uruchamianie tej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. To wszystko wydarzało się w ostatnich latach. To jest niezwykle ważne. Ale także przed nami, ja podnoszę głowy do góry, to są świetliki. Państwa, nie wiem, czy możecie zobaczyć na kamerze, ale to jest dach Zachęty,
który wymaga bardzo poważnego remontu. To jest gigantyczna inwestycja, która musi zostać jak najszybciej przeprowadzona. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, które dla samego budynku i samej instytucji jest niezwykle ważne, tak abyśmy nie podstawiali wiaderek w momencie, kiedy pada deszcz, więc to już jest sprawa niezwykle poważna. A takie działania wymagają sprawnego zarządzania, wymagają perspektywy i jasnego kierunku. I tego bardzo życzę zachęcie i zespołowi, bo jak myślimy o tym, że można zmienić osobę prowadzącą instytucję, to może to jest i łatwe, i proste, ale instytucja to jest osoba, która prowadzi z wizją, ale to jest też cały zespół. To są ludzie, którzy są profesjonalistami, ekspertami, zajmującymi się sprawami od wielu lat i znający bardzo dobrze to, co jest ważne i konieczne, czego nie załatwia się z dnia na dzień, ale załatwia się wieloma tygodniami, miesiącami rozmów. To jest współpraca zbudowana na zaufaniu z partnerami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. I ważne jest myślenie o zmianach w instytucjach właśnie w tej szerszej perspektywie, czego bardzo życzę wszystkim, którzy podejmują ważne decyzje polityczne dotyczące prowadzenia instytucji. Ja sobie tego tak słucham i myślę sobie właśnie, że to jest niesamowite, że ty tak rysujesz to w kontekście instytucji, bo żyjemy w takich czasach, kiedy te instytucje są czasem widziane jako coś, co blokuje, podczas gdy właśnie instytucje pokazują nie czego nie można, tylko jak zrobić to, co się chce zrobić tak, żeby jednocześnie i tę tradycję jakby i pewną praktykę działania szanować i też iść do przodu. Powoli, ale rzetelnie. Ja chciałabym jeszcze o tej edukacji posłuchać, bo to jest bardzo ciekawe to, co powiedziała Olga Wysocka, że ty będziesz robiła wystawę o edukacji, a możesz właśnie uchylić nam dobrze. Ja nie powiem bardzo dużo, powiem tylko tyle, jeszcze rozwijając to, co powiedziała Olga, bo Olga powiedziała bardzo dużo i też się pod tym podpisuje i marzymy o takiej zachęcie. Dla mnie też to, co jest ważne, to, żeby zachęta cały czas się niezmiennie, zachęta ma pozycję międzynarodową, ma renomę, żeby to żebyśmy poszli w tą stronę. Bardzo mi na tym zależy. Ten projekt, o którym wspomniała Olga, jest jeszcze w fazie bardzo takiej początkowej pracy, ale jest też będzie wynikiem międzynarodowej współpracy, co mnie bardzo cieszy. Jednym z takich partnerów będzie Muzeum Lentos w Linz, z którym, którzy przygotowują wystawę, która będzie pewno w części prezentowana w ramach naszego większego projektu dotyczącego dzieciństwa, twórczości dziecięcej, edukacji artystycznej dzieci, ale właśnie w takiej perspektywie historii XXI wieku, zbudowaną wokół pewnych wybranych problemów. Wystawa, o której wspomniałam, to jest wystawa niezwykłej artystki Friedlicher Brandeis, artystki, która była absolwentką Bauhausu, która no, zrobiła niesamowitą rzecz. To jest niezwykła historia, która porusza. Ona była nie tylko niezwykłą artystką, ale po prostu niezwykłym człowiekiem. Prowadziła zajęcia artystyczne w bardzo takim duchu nowoczesnej pedagogiki i edukacji artystycznej w obozie w Terezinie. I to jest niezwykła historia. I między innymi jedna z części wystawy będzie poświęcona tej postaci, czyli trochę o takiej tematyce twórczości artystycznej, twórczości artystycznej dzieci jako metodzie przepracowania ogromnej traumy, w tym wypadku traumy wojennej. No i ja mam poczucie, że wystawa, jakiś większy projekt dotyczący edukacji w tym przypadku edukacji artystycznej, również wydaje mi się takim bardzo ważnym, będzie to wystawa historyczna, ale czy bazująca w dużej mierze na przykładach, pracach i działaniach artystów jakby takiej mniej lub bardziej odległej historii, ale jest to temat chyba jeden z takich najbardziej podstawowych, wydaje mi się. I taki temat, który wiąże się z takim kluczowym problemem też społecznym naszym dzisiaj. Tak? I to znowu to jest przykład wystawy historycznej, która odpowiada na bardzo bieżącą dzisiejszą potrzebę rozmowy o edukacji i jakby kierunku, w jakim należy, czy należałoby iść. Więc to jest takie otwarcie do rozmowy, do dyskusji. Mam nadzieję, że to będzie coś ważnego. Ja mam takie poczucie. Bardzo ważne. Myślę, że gdzieś tam z jednej strony mamy politykę historyczną, a z drugiej strony mamy edukację artystyczną i mam wrażenie, że
No, że żyjemy w czasach, w których ta pierwsza jest dużo ważniejsza, a powinno być na odwrót, bo chyba trzeba byłoby się właśnie, tak jak mówisz, Joanno, skupić na edukacji raczej niż na jakichś takich dziwnych metodach uprawiania polityki. Czekamy bardzo na te wystawy. Bardzo czekamy, i na wszystkie inne wasze plany też. Ale edukacja cały czas się dzieje. To nie jest też tak, że to jest wystawa, którą Joanna planuje i kontekstualizuje. To są działania, zachęty, chociażby miesiąc lipcowy. Mieliśmy bardzo bogaty program edukacyjno-artystyczny na Placu Małachowskiego. To jest ta przestrzeń, gdzie wychodzimy poza zachęty jako budynek. Tam, gdzie stoi tęcza Marka Sobczyka. Projekt, który był pokazywany po raz pierwszy w latach 90. Wolno było pokazywać tęczę, teraz jest gorzej. No my pokazaliśmy tęczę, w związku z tym... Nie było ataków żadnych na tęczę? Proszę? Nie. Nie było ataków żadnych na tęczę. Wręcz przeciwnie. Wydaje nam się, że ta tęcza jest tęczą, która pokazuje, że może warto jednak stawiać tęczę po to, żeby zwracać uwagę na pewne tematy i sprawy i nie bać się ataków czy też dyskusji, bo zachęcałabym po prostu nas wszystkich do tego, żebyśmy odważnie myśleli o tym, co chcemy robić i stawiali sobie odważne cele. Naszym celem jest edukowanie, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Naszym celem jest działanie związane właśnie z tematami trudnymi i ważnymi. I na placu miały miejsce bardzo cudowne spotkania, które dotyczyły języka radykalnej wrażliwości, tego, w jaki sposób rozmawiamy pomiędzy sobą. Bo dzisiaj mamy czas bardzo trudny i to jest ta polityka, którą chcielibyśmy odczarować. Znaczy nie musimy, możemy prowadzić rozmowy, możemy prowadzić dyskusje i do tego my jako zachęta bardzo serdecznie zachęcamy, żeby rozmawiać na tematy ważne i rozmawiać. A umiejętność rozmowy to jest może coś, co czasami się zatraca, ale warto sobie przypominać, że jest możliwy dialog i rozmowa. Najbliższe sobotnie spotkanie na Placu Małachowskiego będzie również doskonałym momentem do spotkania i tematów związanych właśnie z ekologią i z tym, co robimy, a co może powinniśmy zrobić w ramach ratowania naszej planety. I edukacja jest cały czas nieustającym elementem budującym każdą wystawę i każde działanie, które się dzieją. I to też jest na pewno codzienność, w którą wpisujemy właśnie działania zachęty i tego się bardzo mocno trzymamy. Trzymajmy się tego. Bardzo dziękujemy za te rozmowy. Joanna Kordiak, Olga Wysocka. Dziękujemy za waszą odwiedzinę. Zachęcamy wszystkich miłośników K2 do odwiedzenia zachęty i do zobaczenia wystawy Joanny Kordiak, która jeszcze będzie nam towarzyszyć, a was zachęcamy na kolejne wspinanie się, na kolejne ciekawe szczyty. W takim towarzystwie to jest w ogóle wielka radość, prawda, Karolina? Jesteśmy w zachęcie, to musimy zachęcać do też nie tylko do obejrzenia wystawy, ale do publikacji. Książki. Zapraszamy. Która jest jakby tutaj komplementarnym projektem. A ja muszę powiedzieć na koniec, no, dziękuję, że to jest... Właśnie Karolina reklamuje, a ja mówię tak. Nasz widok z K2 dzisiejszy to jest środowa, w tym wypadku bardzo ekskluzywna w tym wydaniu, odmiana podcastu Kultury Liberalnej. W czwartki zaprasza Jarosław Kuisz, a w piątki zaprasza Jakub Bodziony. Każdy odcinek naszego podcastu mogą Państwo zobaczyć na Facebooku, mogą Państwo go zobaczyć na naszym YouTube'owym kanale, mogą go Państwo odnaleźć na stronie internetowej Kultury Liberalnej, mogą nas Państwo również słuchać, chociaż akurat w przypadku tego odcinka polecamy również oglądanie, bo jesteśmy w wyjątkowo pięknym otoczeniu. No ale oczywiście tego wszystkiego by nie było, gdyby nie Państwo, gdyby nie nasze patronki, nasi patroni, wszystkie osoby, które nas wspierają już od roku na Patronite, a wcześniej też na wiele różnych sposobów. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że z nami jesteście. I jeszcze chciałam podziękować bardzo Karolinie Wikurze, która koło mnie siedzi. Dziękuję Ci, moja droga. Bardzo Ci dziękuję, moja bardzo droga. Elegancko w tych bardzo okolicznościach dziękuję, wspaniałych Ci dziękuję. Chciałyśmy podziękować dzisiaj zespołowi Zachęty, bez którego tutaj by nas nie było i nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego planu i studia. Dziękujemy naszym wydawcom, czyli Aleksandrze Sawie i Jakubowi Bodzianemu. No i dziękujemy
cudownym, wspaniałym, najlepszym Kamilowi Rutkowskiemu i Piotrowi Markiewiczowi. To dzięki wam, panowie, tak udało się to wszystko wspaniale oświetlić, sfilmować i jest nas dobrze słychać, mam nadzieję. A my zapraszamy już za tydzień, kiedy po raz kolejny, nie szczędząc rąk i nóg, wytrapiemy się z Karoliną na K2 i popatrzymy na jakiś fragment naszej rzeczywistości z góry. Dziękujemy bardzo. Thank you.